Witajcie, dziś zapraszam Was na przepis na przepyszne jajeczka borowiki, a pod nimi pyszny domowy sosik tatarski. Przepis bardzo fajny, prosty w wykonaniu, szczególnie efektownie właśnie wygląda na imprezach, bo te jajeczka borowiki na pewno przykuwają uwagę. Także zapraszam Was na przepis, a tam dowiecie się m.in. jak zrobić takie super brązowe kapelusze. Wyglądają moje przygotowane składniki. Składniki na sosik tatarski. U mnie taki zwykły, prosty, jaki zawsze robiła mama, babcia. I mam tutaj 4 jajeczka. Oczywiście są już ugotowane na twardo. Do niego dołożę ogórki konserwowe. No i mam tutaj grzybki marynowane. Jest tutaj taka marynowana mała pieczarka i podgrzybki. Takie w słoiczku ja sobie tutaj je razem wymieszałam i będę miała właśnie te dwa rodzaje tutaj grzybów marynowanych. Jeśli macie takie leśne, własne, zrobione, to jeszcze będzie fajniej. Ja niestety musiałam kupić, bo w tym roku jeszcze nie robiłam, zeszłego też nie mam, ale w każdym sklepie spokojnie można takie grzybki kupić, więc ja mam tutaj właśnie takie marynowane pieczarki i podgrzybki. No i to są te 3 składniki, oczywiście do tego sól, pieprz, jest tutaj kilka łyżek majonezu i jest 1 łyżka śmietany oraz jest tutaj 5 jajeczek. Te jajeczka oczywiście będą potrzebne mi do moich takich borowików, ale ja później Wam dokładnie pokażę, jak to będę robić. No więc tak to wygląda, proste składniki, bardzo szybko się robi taki sosik, zaraz zobaczycie, że to jest naprawdę niedużo roboty, no więc zaczynamy. Przygotowałam sobie taki półmisek i do tego półmiska będę sobie kroiła moje składniki, później dodamy majonez, przyprawimy, ale później jeszcze będziemy przekładać na taki ładniejszy, powiedzmy imprezowy półmisek, no więc bierzemy się za krojenie. Sosik tatarski jeszcze nie jest skończony, ale w tym momencie chciałam Wam pokazać, jak zrobić właśnie te takie borowiczki z jajek, ponieważ można tutaj jeszcze do tej właśnie sałatki wykorzystać jajka. Więc tak, słuchajcie, bierzemy sobie tą stronę bardziej ostrzejszą, bo one tutaj nam się troszkę lepiej, wiecie, w sałatce trzymały i po prostu powiedzmy 1/3 takiego jajeczka sobie po prostu ucinamy. O, zaraz Wam pokażę. O. I popatrzcie, tutaj akurat nie mam żółtka, ale jeżeli traficie na żółtko, można sobie tutaj wrzucić właśnie jeszcze do naszej sałatki. I tak sobie moich 5 jajeczek ucinam. Oczywiście to na razie odstawiam. A te takie, wiecie, końcóweczki będę sobie, słuchajcie, zaparzała w wodzie, gorącej, wrzącej wodzie, połączonej z herbatą. Więc zaraz Wam dokładnie pokażę, jak ja to robię. W każdym razie będziemy musieli sobie troszkę poobgotować właśnie to jajeczko w wrzącej wodzie z herbatą. Wracam teraz do moich borowików. Chcę Wam pokazać, jak właśnie zrobić takie, wiecie, brązowe kapelusze. Więc tak, mam tutaj przygotowaną wodę. Nie jest jej tak, wiecie, bardzo dużo. I tą wodę sobie będę gotowała wraz z herbatą. I teraz tak, jeżeli macie bardzo mocną, wiecie, zwykłą, prostą herbatę czarną, taką, wiecie, dobrej jakości, to wystarczy Wam około, wydaje mi się, że 3 torebki. A jeżeli macie troszeczkę gorszej jakości, to trzeba tych torebek troszeczkę więcej tutaj wrzucić. Chodzi o to, żeby właśnie one była taka ciemna woda, wiecie, typowo zaparzona na herbatę i wtedy będziemy sobie tutaj właśnie do tej gotującej wody wrzucać nasze kapelusiki i jeszcze chwilkę gotować. I będziecie widzieli właśnie po kolorze, czy już jest dobry, czy nie. Jeżeli będzie zbyt jasny, można jeszcze dorzucić herbaty, bo może być też tak, że będzie Wam się wydawać, że jest właśnie mocno, wiecie, naparzona, a jednak nie będzie. Więc gotujemy wodę, wrzucimy herbatę, potem wrzucimy jajeczka, no i działamy dalej. Wrzuciłam przed chwileczką właśnie, o, moje jajeczka, już Wam pokażę jedno. O, już troszeczkę się robi, wiecie, ciemniejszy, ale oczywiście to trzeba na to trochę czasu. Myślę, że około 10 minut będą się razem tutaj gotowały właśnie w tej herbacie. No więc jeszcze jest za wcześnie, myślę, że 10 minut, ale ja Wam powiem dokładnie, ile gotowałam, żeby miały już taką fajną właśnie odpowiednią barwę.
Popatrzcie, właśnie wyciągnęłam te jajeczka. Popatrzcie, jak super wyszły. I teraz Wam powiem dokładnie, że u mnie wystarczyło 8 minut, żeby był taki kolor. Więc to też zależy, wiecie, jak macie intensywne tą herbatę, ten napar. Ale u mnie akurat wystarczyło 8 minut. Kontrolujcie sobie po prostu co jakiś czas, żeby widzieć właśnie, czy nie jest za ciemne, za jasne. O, popatrzcie, świetnie, nie? Teraz trochę przestygną, bo są jeszcze gorące, no i będziemy nakładać na półmisek sosik, na to właśnie te jajeczka, zaraz Wam wszystko pokażę. No co? Przygotowałam sobie fajny taki ładny, zgrabny półmisek, na którym będę sobie właśnie układała mój sosik. I chciałam Wam od razu jeszcze powiedzieć, że wiem o tym, że jest bardzo dużo właśnie różnych przepisów na ten sosik i nawet właśnie nieraz czytałam to. No każdy robi inaczej, jeszcze dużo osób dodaje groszek, inne składniki, ale powiem Wam szczerze, że to jest taki przepis mój, który robiła mama, robiła babcia. Jakoś tak się nauczyłam i zawsze tak robię z tych właśnie składników i chyba taki najbardziej lubimy, więc wiem, że są różne składniki, właśnie różne proporcje na ten sosik, ale mój wygląda właśnie w ten sposób. No i tak sobie układam właśnie na ten mój półmisek i na niego będę zaraz nakładała właśnie nasze super ekstra jajeczka. One wyglądają już po ozdobieniu, bo oczywiście warto sobie jeszcze jakoś tak fajnie je ozdobić, żeby lepiej wyglądały na takim imprezowym stole, aby się lepiej prezentowały, ale tutaj wiecie, każdy już niech po prostu tak jak lubi, niech sobie przyprawi, na pewno macie tam jakieś fajne swoje sposoby, tak one wyglądają. Oczywiście jeśli robicie taką większą imprezę, to zróbcie ich więcej, no mi na razie wystarczy tylko 5, bo nie będę potrzebowała na imprezę, tylko wiecie, tak sobie zjeść na co dzień, ale na imprezę na pewno bym zrobiła 2 razy więcej ich, bo one bardzo szybko znikają ze stołu. Goście są zawsze zaciekawieni ich smakiem, no więc bardzo Wam polecam. A przy okazji dziękuję serdecznie za oglądanie. Jeśli Wam się film spodobał, proszę o łapkę w górę. A jeśli nie subskrybujesz mojego kanału, zachęcam Cię do subskrypcji.